14 stycznia o godzinie 18.30 w polkowickim kinie wystąpił radomski zespół Jamal, supportowany przez Owcę, lokalnego wykonawcę hip-hopowego. W rytm muzyki hip-hop, reggae i dancehall bawiło się ponad 200 młodych osób z całego regionu polkowickiego. Jestem teraz w momencie grania z ekipą, z którą zawsze chciałem grać. Gdzieś tam znamy się od kilku dobrych lat. Ta scena nie jest duża, mijaliśmy się i zawsze chciałem grać z tymi typami i udało się. Gdzieś tam moje marzenia się spełniły. 3-4 lata temu żeśmy się spiknęli. Udało się nawiązać współpracę. Myślę, że to fajnie buja. Druga płyta jest tego owocem. Zresztą, wiesz, ja muszę powiedzieć, że z każdym składem Jamala, z którym grałem, może poza pierwszym, ale z każdym drugim, trzecim i czwartym, za każdym razem myślałem, że to już jest ten skład i że on się wykrystalizował. Natomiast życie pokazało, że jest inaczej. No, teraz też mam wrażenie, że to naprawdę jest to. Od jakiegoś czasu, wiesz, życie w trasie zbliża, jesteśmy się przyjaciółmi i kurczę, nie chciałbym ich stracić. Zajebiście, że gramy razem. Cieszę się. Staramy się mieszać różne gatunki. Na pewno jest tam dużo muzyki reggae, na pewno dużo jest dancehallu, na pewno dużo hip-hopu. I jest to wszystko przefiltrowane gdzieś przez moją wrażliwość, moje słowa, czy na drugiej płycie słowa Frenchmana, czy słowa ludzi, którzy zostali zaproszeni do śpiewania, ale wydaje mi się, że jest to coś, czego nie potrafię określić. Zawsze jak jadę na przykład w taksówce i rozmowa schodzi na muzykę, jak okazuje się, że jestem muzykiem, muszę powiedzieć, co gram, bo pan się pyta, to mówię, że muzykę reggae, więc jakby to jest to, co odpowiadam ludziom, którzy nie za bardzo się znają. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę gramy jakiś taki zróżnicowany styl. Jestem dużo hip-hopu, dużo reggae, dużo rocka, dużo różnych innych rzeczy, dużo etniki, tak mi się wydaje, przynajmniej mam nadzieję. Taki miks. Nowa płyta będzie jeszcze w ogóle zupełnie inna, także też się cieszę. No, rola producenta jest moja, to jest nagle znikoma. Rola producenta u mnie polega na tym, że mówię tak albo nie. Tak uważam, że to ważna rola, ale tak naprawdę znikoma. W produkcji znam się na tyle, że wiesz, przychodzę do moich ludzi, z którymi robię muzykę i próbuję tego się układać. Nigdy nie byłem jakimś asem komputerowym, nigdy nie zostanę. Natomiast która rola mi odpowiada najbardziej? Tekściarza. Na pewno tekściarze. No, nie mówię tu tylko o pisaniu słów do muzyki. Mówię też o jakichś różnych formach typu wiersze, typu jakieś opowiadania. Tam mi odpowiada najbardziej, bo słowo jest cierpliwe, słowo pisane jest cierpliwe. I tu zawsze jest miejsce na poprawki, tu zawsze jest miejsce na coś, co można by zmienić i myślę, że tu się czuję najlepiej. Inspiruje mnie, wiesz, nie potrafię powiedzieć, czy inspiruje mnie rozmowa z moim menadżerem, który właśnie je orzeszka, czy rozmowa na przykład z tobą mnie zainspiruje do nagrania piosenki. Nie wiem, gdzieś tam to się bierze, wiesz, nie potrafię o tym mówić, wiesz, pisząc jakiś tekst się wciela w jakąś rolę. No oczywiście, wiesz, forma hip-hopu, forma dancehallu, zawsze się mówi, że się 100% siebie oddaje. Ale ile jest tam, nie, no czasami się coś tam koloryzuje, no są to teksty. Jeżeli, no 100%, oczywiście jestem to ja, tylko czasami przekoloryzowany. Ktoś kiedyś powiedział, bodajże Waglewski, cytując również kogoś innego, że prawdziwa sztuka powinna być smutna i coś w tym jest. Nie mówię tylko o muzyce, mówię tu też o malarstwie, że mówię tu też o rzeźbie, mówię tu też o poezji, mówię tu też o filmach, o różnych rzeczach. Ten element smutku, on wcale nie musi być tak naprawdę dołujący. Mnie często smutek buduje, na przykład słuchając Radiohead, gdzie kapela jest naprawdę mocno dołująca i jakby jest tam, jest tam smutek, natomiast słuchanie Radiohead mnie buduje, ja się czuję zmotywowany. Mimo tego, że to jest smutne, to mnie jakoś bardziej napędza, ja czuję większą energię. Widocznie to jest po prostu moje jezioro. O powstawaniu tekstów trzeba też powiedzieć jasno, że człowiek musi coś przeżyć, żeby coś dobrego napisać. Nawet nie wiem, czy jestem w takim momencie, prawda? Bo do mnie jeszcze nie. Chociaż, wiesz, to co najlepsze jest przed nami. Natomiast uważam, że też również cytuję kogoś, ktoś kiedyś powiedział, że artysta prawdziwy, żeby coś powiedzieć, musi coś przeżyć. Niezależnie czy jest aktorem nawet, który odgrywa jakąś rolę, wiesz, często aktorzy starają się genialnymi tylko dlatego, że przekazują odrobinę siebie w tych rolach. Po pierwsze z przekory, po drugie zmieniły mi się nawet inspiracje jakieś tam muzyczne. Mówiła się o inspiracjach, nie potrafiłem tego nazwać, ale niewątpliwie to, czego słuchamy, to gdzieś tam się musi odbijać w naszej muzyce, a przynajmniej się odbija u nas. Słuchałem wtedy dużo dancehallu, do tej pory zresztą mi zostało, byłem mocno
zajarany tym stylem. Ta płyta ma takie odzwierciedlenie. Zresztą wymyśliłem sobie taki styl, wiesz, digital, żeby było bardziej komputerowo, żeby było bardziej digitalnie. Myślę, że wiesz, próbowaliśmy to zrobić. Frenchman zrobił okładkę, było bardzo spoko. No, są to różne płyty, ale ja sobie założyłem w ogóle, że cała moja idea muzykowania, wiesz, trzeba zaskakiwać samego siebie. Chcę robić coś innego. I wydaje mi się, że trzecia płyta Jamala to już w ogóle będzie zupełnie coś innego. Myślę, że cała płyta, trzecia płyta już jest napisana w warstwie tekstowej na pewno. I dobrze wiecie, o kim to będzie. Ale jakby muzycznie jeszcze szukamy i na razie się sytuacja klaruje. Jesteśmy na etapie bitwy z zespołem i będziemy się bili dotąd, aż nie zrobimy czegoś naprawdę fajnego. Czuję się tak samo na każdym koncercie, jakbym mówił wierszyk w podstawówce, mniej więcej. To jest ten sam rodzaj. Tremy, jestem zesrany jak moje dziecko. Trwa to oczywiście kilka sekund do momentu, aż nie wyjdę na scenę. Wtedy czuję się jak u siebie. I dziwię się, że z każdym rokiem jest coraz gorzej, coraz większa trema. Ktoś mi kiedyś powiedział, taki mądry człowiek, starszy ode mnie, który tu jest, że pierwszy dzień, w którym przestanę czuć tą tremę, to będzie ostatni dzień mojego artyzmu. Tak powiedział. Coś może w tym jest. Boję się, jestem zesrany za każdym razem. Trwa to chwilę, ale naprawdę się dygam. I wiesz co, mam wrażenie, że jak spytasz tak naprawdę tych największych twardzieli hip-hopowych, na przykład u nas w Polsce, czy w ogóle muzyków rockowych, czy jakich tylko, to powiem ci to samo. To nie jest łatwy sport, to wiesz. Często mi mówili, że Miodula, tak fajnie jeździć na koncerty, imprezy, wódka, dziewczyny, wszystko. Okej, okay, tylko że nikt nie zdaje sobie sprawy, jaka to jest presja, jaka to jest odpowiedzialność i jaka to jest robota. No jeżeli mówiliście wierszyk w podstawówce, przypomnijcie sobie tremę, ja to przeżywam 400 razy bardziej na każdym koncercie, ja to ciągle przeżywam. I jeszcze raz podkreślę, jak jeżeli zapytasz się prawie wszystkich ludzi na tej scenie, myślę, że powiedzą ci to samo. No ale zobaczymy, co czas przyniesie. Moje decyzje, które podejmowałem, były złe zawsze, więc pewnie albo były złe, albo nie zostały wprowadzone w życie, więc albo będzie źle, albo wprowadzę to w życie. No na razie zaplanowałem sobie, że nagram jeszcze jedną płytę i to już jest decyd. Grupa Jamal na czele z wokalistą Tomkiem Miodu Mioduszewskim zagrała wszystkie swoje dotychczasowe hity. Koncert trwający ponad godzinę zakończył się kilkoma bisami. Miałem cyganeczkę Zosię, kazali mi ją poślubić, lecz me serce nie pozwala, bo te cyganeczki lubić. Lecz me serce nie pozwala moje cyganeczki lubić. La 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 la. Ja mówię, daj mi tę noc.